Ostatnio wam wspominałem o aresztowaniu polskiego youtubera BNT, który specjalizuje się w niezabezpieczonych spinaczkach po wysokich obiektach. Ma na swoim koncie na przykład... Stary, co ci to da, że ty zblurujesz, jak on idzie po tym, po szybie? Mariota w Warszawie albo wieżę Eiffla. Ale podczas spinaczki w argentyńskim Buenos Aires został co przechwycony przez służby i wstawił do siebie update, jakie poniósł konsekwencje tego wybryku. I... jest całkiem grubo. Na samym początku Banot stwierdza, że wspinaczka była złym pomysłem i nie spodziewał się takiej reakcji służb oraz takiego rozgłosu. Co ja narobiłem? Po co mi to było? Teraz tego żałuję. To był zły pomysł. To się nie powinno wydarzyć. Opowiedział też szczegółowo o samym zatrzymaniu. Kiedy ratownicy znaleźli się na jego wysokości, a ten przestał się wspinać i nie uciekał. Kiedy tylko ci strażacy na linach znaleźli się na mojej wysokości, od razu przestałem się wspinać i pozwoliłem im przejąć inicjatywę, nie okazując przy tym ani grama sprzeciwu. A ratownicy po pierwszym chłodnym kontakcie z influencerem mieli do niego podejść już na luzie. Ogólnie w ich oczach, na pierwszy kontakt z tym strażakiem, to było w jego oczach widać taki strach i podenerwowanie, ale w momencie, kiedy oni już zobaczyli jakby, że ja jestem jakby, wiecie, dobry chłopak. You okay? Yeah, okay, but you okay? Nervous. It's scary. No to oni już od razu też, jakby od razu im lepiej z oczu patrzało i już sobie tam coś żartowali, machali. To też jest pojebane, że k***a strażaków, jesteś ze strażakiem, gasisz pożary i tak dalej, ratujesz ludzi, a to nagle się musisz pierdolić na 300-metrowy budynek na linie, ściągać jakiegoś chłopa, nie? Też do ludzi. Na pierwszym komisariacie został dość pozytywnie przywitany i policjanci robili z nim nawet zdjęcia. Na pierwszym komisariacie, poza rozmową z byłym specjalsem, z szacunkiem do mnie normalnie piona, w ogóle kajdanki mi ściągnął, zrobił sobie ze mną parę zdjęć, poczęstował mnie swoim ciastem bananowym. Na drugim komisariacie też zrobiono mu zdjęcia, ale tym razem do akt, oraz pobrano jego odciski palców. W międzyczasie przewinął się przez trzeci komisariat, gdzie policjanci go sprawdzili. Na oczach czterech osób, w tym dwóch kobiet, musiałem się rozebrać do samych bokserek i tam chodziło o to, że oni musieli zobaczyć moje ciało, czy ja nie mam na przykład jakiejś, wiecie, rany kutej albo coś takiego. Po czym został przewieziony na czwarty komisariat, na którym spędził kolejne 48 godzin. Kolejny komisariat okazał się moim domem na kolejne 48 godzin mojego życia. W ciągu następnych dni odbyła się rozmowa z prawnikiem, tłumaczem oraz prokuratorem, gdzie Banot dowiedział się, jakie stawiane są mu zarzuty i przy okazji dostał zakaz opuszczania Buenos Aires na 7 dni przez zbliżającą się rozprawę. Przez najbliższe 7 dni nie mogę opuszczać terytorium Buenos Aires, ponieważ za kilka dni odbędzie się sprawa w sądzie, gdzie zapadnie wyrok. Dostał zarzut naruszenia miru domowego, za co w Argentynie grozi kara od 6 miesięcy do 2 lat więzienia. Groziła mu kara grzywny w wysokości 30 tysięcy dolarów oraz zakaz wjazdu na teren Argentyny na okres 3 lat. Jego film został wypuszczony tuż po samej rozprawie, więc wiemy dokładnie, jakie poniósł konsekwencje. I naprawdę mocno mu się poszczęściło. Jak przekazała argentyńska prokuratura, youtuber dostał jedynie zakaz wjazdu na teren Argentyny przez 3 lata i z tego co mówi, to mogą mu to też wydłużyć na 8 lat. Zaledwie 100 dolarów grzywny, oddanie kamerki w ręce strażaków, skonfiskowanie materiałów. Jest też zmuszony do opublikowania przeprosin. I takie przeprosiny się pojawiły. Banot na nagraniu, w którym wystąpił razem z szefem straży pożarnej, przekazał mu swoją kamerkę sportową. W wyznaczonym oświadczeniu przyznał, że wspinaczka była ogromnym błędem i przeprasza obywateli Argentyny za swój wybryk. Przyznaję, że wchodząc na ten budynek popełniłem poważny błąd, nie myśląc o konsekwencjach. Moje zachowanie było bardzo niebezpieczne. Chciałbym przeprosić obywateli Argentyny, a w szczególności mieszkańców miasta Buenos Aires za wszystkie niedogodności, które mogłem spowodować. Chciałbym również podziękować za szybkie i sprawne działanie służb ratowniczych. To trochę wygląda jak wiesz, jakby porwali go, jak porywali tych. Oczywiście wiadomo, trzeba nie brać tego jeden do jeden, ale trochę wygląda jak porywali dziennikarzy w jakimś tam kraju, gdzie się toczyła wojna i ci terroryści kazali im mówić. I oni tam mówili, no jesteśmy zgniłym zachodem, a tutaj chłopaki są spoko, nie? A potem im ścinali głowę. Straży pożarnej oraz... Co ciekawe, to ludzie z Argentyny pokochali Banota za tę akcję i pisali w jego stronę naprawdę pozytywne komentarze. Na przykład, drogi Marcinie, bardzo mi przykro z powodu złych doświadczeń z argentyńskimi władzami. A jeszcze bardziej przykro mi, że zakazali ci wjazdu do mojego kraju na jakiś czas. Wielu z nas tutaj cię kocha i szanuje za twoją odwagę. Szkoda, że nie masz tego nagrania, to co robisz jest godne podziwu. Jest to kolejna sytuacja, w której Polakowi się upiekło i tym razem skończyło jedynie na zakazie wjazdu do kraju. Podobny wyrok zapadł w 23 roku we Francji. Jak coś w temacie się rozwinie, to o wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie
Na czas. Tak, ten streamer pod pizzerią, no. Gadaliśmy o sytuacji, gdzie mówiło się pozytywnie o naszym rodaku za granicą, to teraz czas na tak... Czy robiłem kiedyś loda? Oczywiście, że tak. ...tego przeciwieństwo, bo sprawa dotyczy polskiego pracodawcy, który wymagał od swoich scenarzystek obowiązkowych nagich sesji w saunie. Rozpisało się o tym nawet zagraniczne media i kanały komentary. Ale od początku. Pan Jacek jest dyrektorem kreatywnym w studiu Spectrum Studios, którzy zajmują się tworzeniem gier wideo. Nie wiem jak wy, ja na przykład pierwszy raz słyszę o tym studiu i nie znam żadnej gry spod ich ręki. Na portalu LinkedIn służącym do wystawiania ogłoszeń o pracy oraz wszelakich kontaktów biznesowych stawił nietypowy wpis, w którym poszukują dyrektora kreatywnego. I początkowo nie było tam nic dziwnego i wszystkie wymagania raczej są standardowe. Poza ostatnim zapisem, czyli obowiązkowymi wspólnymi sesjami w saunie. Zaznaczone tam było, że jest to nienegocjowalne, ponieważ cały zespół musi zrozumieć produkt, na którym pracują i się w niego wczuć. Pod ogłoszeniem dziewczyny, która szukała pracy, pan Jacek napisał komentarz, aby ta skontaktowała się z Magdaleną i może w Spectrum Studios znalazłoby się na to miejsce. I dziewczyna mu odpisała: wymieniliśmy już parę wiadomości w komentarzach na LinkedIn i z tego co mówisz, uważasz nagie sesje w saunie za część obowiązków. Powiedziałam ci, że przez tą kwestię nie zawrzemy umowy. On na to odpowiedział jedynie, że w sumie to ma rację oraz, że nie zapamiętał jej imienia. Pani Magdalena, która została przez Jacka wciągnięta w tą całą sprawę, wydała oficjalne oświadczenie, w którym zaprzecza, że w ogóle pracuje dla niego i jego sposób rekrutacji jest absolutnie nieakceptowalny. To ta... Dole, Jacula, co ty odpierdalasz, kurwa, ty? Też, że jedynie jest jego byłą mentorką i on nie jest jedyną osobą, której ona pomagała. Więc robi się dziwnie, ale spokojnie, bo Jaca się dopiero rozkręca. Na portalu zaczął jeszcze bardziej rozwijać temat sauny, pisząc: moje scenarzystki musiały chodzić ze mną do sauny, aby wymyślić cudowny scenariusz potwierdzający koncepcję. Technicznie jest to możliwe, aby zrobić to bez tego, ale uwielbiam fakt, że mogą użyć ich przeżyć w saunie, aby napisać genialne sceny. Więc kiedy... Co ty, kurwa, mówisz, człowieku? Jakich przeżyć? Ja pierdolę, Jacule, co jest z wami? Czy jest jakiś, kurwa, normalny Jacek? Realnie już doszło do sytuacji, gdzie pan Jacek spędził czas w saunie ze swoimi scenarzystkami. Co ciekawe, to nagrał też filmik, gdzie tłumaczy całą sytuację. Na samym początku przeprosił dziewczynę, której proponował pracę w firmie oraz stwierdził, że źle wyraził swoje intencje. W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić panią Aleksandrę Wolną. Zdecydowanie nie miałem na celu wprawić pani w zakłopotanie, urazić, obrazić czy okazać brak szacunku. Źle dobrałem słowa, nie wyraziłem klarownie swoich intencji i nie wytłumaczyłem, dlaczego nie, zajmowanie no, ja bardzo ważne, wręcz niezbędne. Dodaje też, że jest świetnym pasjonatem sauny i szuka do pracy podobnych ludzi, którzy też są tak otwarci na doświadczenie nowych rzeczy. Jego zdaniem znajomość tematu z pierwszej ręki jest niezbędna, by go zrozumieć. Jestem pasjonatem sauny, myślę na tym punkcie świrniętym i szukam na współpracy podobnie zakręconych ludzi, otwartych na taką formę doświadczenia rzeczy. A później się jeszcze rozwodzi nad świetnością sauny. Wracając do mojej pasji, saunowania. Ja co? Oprócz tego, że ten kadr jest krzywy. Ja pierdolę, Jaciński, coś ty odpierdolił, chłopie, kurwa. Nie, no kurwa. Chłop chyba jakiś skrypt chce do fake sauna nagrać, stary. Nie no, Jaciński mega kurwa przesadził. Tak samo krzywe jest robienie zapisów w kontrakcie, które pozwolą ci zobaczyć nagie scenarzystki. Ale wiadomo, to część chodzenia do sauny i one muszą mieć inspirację z pierwszej ręki do napisania sceny o, nie wiem, poceniu się. Dodajcie tam jeszcze jakieś nagie czwartki, żeby lepiej się wczuć w temat. Ludzie całą tą sytuację odebrali jednogłośnie. Jak można coś takiego proponować? Chyba się w branży pomyliły. Prawdopodobnie top 3 najbardziej popieprzonych historii z branży w tym roku. Nie no, kurwa, coś takiego to nawet ja nie wpadłem. Teraz pogadamy o Idze Świątek, bo Forbes zrobił oficjalną top listę najcenniejszych marek osobistych kobiet. I po zobaczeniu tej listy ja chyba zostanę tenisistką. Oprócz tego, że w zeszłym roku Iga Świątek została najlepiej zarabiającą tenisistką na świecie. Tamten rok... Paradoksalnie ten taki żart Konopa, o, chyba zostanę tenisistką, wiesz, bo dużo pieniędzy. To jest trochę jak ludzie mówią, o, kurwa, Freeze tyle zarabia, to ja też zostanę youtuberem. A prawda jest taka, że ani Konop nie zostanie tenisistką, ani kurwa ten ziomek nie zostanie youtuberem. Bo tak samo nie mają do tego predyspozycji. Chociaż bycie youtuberem wydaje się jakby bardziej prawdopodobne, nie? Zamknęła zgarniając prawie 24 miliony dolarów. To teraz Forbes wycenił jej wartość medialną w Polsce na 1 700 000 000 złotych. I kolejne następne miejsca nawet nie są w okolicy tej kwoty, bo na drugim miejscu jest Agnieszka Holland, czyli reżyserka z wartością 460 milionów. A ja nie uważam, żeby niektóre osoby, które są na tej liście, były niby ich wizerunek był tyle wart, stary. Czy ich marka osobista wspólnego wizerunek. Doda z wartością 300 milionów i listę zamyka Sanach oraz Anna Lewandowska z kwotami 243 i 233. Jak oni to wyceniają? Ja myślę, że jest jakiś kurwa popis.
ustalony skrypt na zasadzie, nie wiem, followy i kurwa pieniądze i coś tam i jakieś dziwne kwoty wychodzą, nie? Bo ja też nie za bardzo rozumiem, co to odzwierciedla. Okej, Katarzyna Cichopek, ćwierć miliarda złotych. Co to jest, że trzeba jej tyle zapłacić, żeby być nią, żeby zawrzeć z nią jakiś kontrakt? Jest to potencjalny zysk, który mogłaby zanotować, ale w jakim czasie? O co tu chodzi? Miliony. Ogólnie całkiem spore są te liczby, więc sprawdziłem sobie dokładnie, jak to było w ogóle wycenione. Walisz, że nie rozumiesz, bo ci tam nie ma kolego? No dziwne, żebym był kurwa na liście najbardziej najdroższych kobiet w tym kraju, skoro nie jestem kobietą. I wartość wizerunku medialnego Forbes wycenia... Rynkowa wartość jej sławy, ale co to znaczy kurwa rynkowa wartość jej sławy? Ja rozumiem rynkową wartość kurwa Cristiano Ronaldo. No to jest hajs, który musi zapłacić klub, żeby wziąć go do drużyny. Albo ekwiwalent reklamowy. No to tyle musisz zapłacić, no bo tyle warta jest reklama tego zioma. A co znaczy, że wartością Katarzyny Cichopek jest ćwierć miliarda złotych? Jeśli ta typiara była znana dawno temu i to nieprawda. Miał przez 4 etapy. Pierwszym było stworzenie listy osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy najczęściej pojawiały się w mediach tradycyjnych oraz w internecie. Następnie szczegółowo zweryfikowano liczbę publikacji na temat każdej z kandydatek w każdym z badanych mediów. Kolejnym etapem było oszacowanie realnego dotarcia do odbiorców, czyli zbadanie, ile osób miało faktyczny kontakt z daną publikacją, a na koniec wyliczono ekwiwalent reklamowy dla każdej kandydatki. Czyli jest to... Czyli na przykład jak Agnieszkę Holland wszyscy jebali za to, że nagrała tą zieloną granicę. No ale dobra, aż zgooglowałem sobie Katarzynę Cichopek, no to tak szczerze, no to ona dociera do nikogo, nie? Ja mam wrażenie, że w tym Forbesie to robią czasami takie rankingi, żeby ludzie się cieszyli, nie? To szacunek, ile pieniędzy trzeba byłoby wydać, gdyby dana wzmianka w mediach była płatną reklamą. Więc czy ta lista jest napompowana? No właśnie, tylko... No dobra, ale jak jutro mi się odklei, nie wiem, i wypadnę z okna, to nagle moja wartość marketingowa wzrośnie o 50 milionów, bo będą we wszystkich mediach pisać: jakiś debil wyskoczył z okna. Jeśli chciałbym zapłacić za to, żeby wszyscy napisali: jakiś debil wyskoczył z okna, to musiałbym ponieść taki koszt. Jakby to jest kurwa ciężki bezsens. Na do sufitu. Tak, ale wciąż jest całkiem ciekawa. Teraz musimy pogadać o Mariuszu Płodzianowskim, który na pierwszy rzut oka zrobił naprawdę bardzo fajną akcję PR-ową i na początku uzyskał na tym dodatkową sympatię od dziesiątek tysięcy ludzi, a potem się okazało, że wszystkich zrobił w bambuko i dostał za to jeszcze pieniądze od sponsora. Jak wiadomo, mamy euro i naszej reprezentacji jak... Tak, to o właśnie, to wartość Stew wzrosła przy Pandorze albo Marcina Dubiela. No czemu nikt ich nie chce sponsorować? Co 4 lata, no nie idzie najlepiej. Ostatni mecz z Austrią ponownie zakończył się porażką. Jako pierwsi straciliśmy szansę na wyjście z grupy. A za każdym razem te duże wydarzenia piłkarskie łączą nas jako obywateli. Ale takie spostrzeżenie po tym meczu takie, że tak szczerze to z Holandią powinniśmy trochę odważniej zagrać, bo Holandia była do przejścia. Austria może też, ale tak fatalnie zagraliśmy, że to tak nie wyglądało, że mało brakowało, bo z Austrią nam mało nie brakowało. A z Holandią no to na pewno mniej, nie? I dumnie dopingujemy naszej reprezentacji. Oczywiście do czasu, jak nie przegrywają. Słuchajcie, szesta, to p***dolona, pójście to na dywanie, proszę cię. W takim okresie modnie jest pokazać, jak dopinguje się swoją reprezentację. I tak samo postanowił zrobić Mariusz Płodzianowski. Wstawił na swoje sociale wiele zdjęć i nagrań, chwaląc się, że jako ten sławny strongman z milionami na koncie poszedł na peron i pojedzie do Berlina pociągiem kibicować Polsce. Ja już gotowy? Torba szykowana z zestawem kibica, no i za chwilę idziemy na peron. Dobra ekipa, to wsiadamy i tylko proszę o spokój, bo dzisiaj w porządkowym przedziale to ja jestem. My już czekamy na pociąg, lada moment zaraz pociąg dojedzie. Nie wiem, jak ja dojadę do tego Berlina, no bo już mam kilka zaproszeń do przedziału. Jak zacznę od pierwszego, nie wiem na którym, wagonie skończę. I wywołało to naprawdę niemałe poruszenie w internecie, bo powstały z tego TikToki, ludzie robili zdjęcia, pisali tweety, jaki ten Pudzian jest fajny, bo wielki Polak jedzie pociągiem nam dopingować. Dodatkowo wokół Pudziana jest ten mem Polska góra, więc to wszystko naprawdę dobrze się kleiło. Pudzian dumnie wstawił nagranie z peronu, samej podróży pociągiem i nawet z peronu w Berlinie i z samego stadionu. Ale podejrzane trochę było to, że na tych zdjęciach z Berlina to i z samego stadionu, ale podejrzane z peronu, samej podróży pociągiem i nawet z peronu w Berlinie i z samego stadionu, ale podejrzane trochę było to, że na tych zdjęciach z Berlina to w sumie Płodziana już nie było. Tak jakby się nagle wstydził pokazać przed kamerą. Ale wątpliwości rozwiali dziennikarze, którzy sprawdzili, czy on rzeczywiście jedzie tym pociągiem. I okazało się, że jego podróż zakończyła się nie w Berlinie, a na następnej, najbliższej stacji w Warszawie. Szanowni Państwo, jesteśmy w pociągu do Berlina, pociągu, który odjeżdżał o 8.40.
40 z Warszawy Centralnej. W tym pociągu przez chwilę był Mariusz Bodzianowski, przynajmniej na to wszystko wskazuje. Według relacji ochrony, która znajduje się w pociągu oraz konduktorów, Mariusz Bodzianowski wysiadł na stacji Warszawa Zachodnia i dalej już z nami nie podróżuje. Właśnie przeszedłem przez cały pociąg, który składa się z wielu dzisiaj wagonów i niestety, ale Mariusza Bodzianowskiego w nim brak, po prostu. Wyobraźcie sobie, że Bodzianowski przyszedł na Centralny, wmawiał ludziom, że jedzie na mecz Polski do Berlina, wsiadł do pociągu, po czym wysiadł na Dworcu Zachodnim. Mało tego, wrzucał zdjęcia z pociągu i ze stadionu. Mistrz. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Potwierdziły to też nagrania z samego dworca w Berlinie, gdzie Pudziana nikt nie widział i wszystko w sumie łączy się w całość, jak zerkniemy na jego profil. Bo okazuje się, że cały ten fejkowy wyjazd do Berlina był akcją promocyjną Bookmachera, który akurat sponsoruje Pudziana i akurat oferował obstawianie tego meczu Polska-Austria. Świński numer został odstawiony, widać to też po komentarzach pod postem jego rzekomej berlińskiej podróży. Z ludźmi poleciałeś, zero klasy, nie wierzę, że można było tak to spić, czemu oszukujesz widzów? Myślałeś, że ludzie nie wyczają, że wysiadłeś na Zachodniej? Manianem. Szkoda w sumie trochę, bo naprawdę spoko akcja by to była. Wyszedłby na takiego przyziemnego ziomka, który kibicuje Polsce, Polska górą, a okazało się, że jest to sponsorowanym przez Bookmachera fejkiem. Ale niektórzy go bronią i piszą, że w sumie to wiedział, że przegramy, więc po co miał tracić czas. Pudzian postanowił nagrać swoją odpowiedź na całą sytuację, gdzie tłumaczy, że zjawił się na dworcu na zlecenie Bookmachera, który zorganizował wyjazd integracyjny dla jakiejś najlepszej grupki swoich kibiców. I on to był tam tylko dla nich, a jak się dostał do Berlina, to jego prywatna sprawa. Na Dworcu Centralnym byłem na zaproszenie firmy Betman, która zorganizowała wyjazd integracyjny dla dużej grupki najlepszych swoich klientów i byłem tam tylko i wyłącznie dla nich. Pomijając, że w sumie to Pudziana w Berlinie nikt nie widział, to jaka prywatna sprawa, jak to było pompowane na wszystkich social mediach. I akcja była oparta na jechaniu pociągiem do Berlina na mecz Polski. Z dodatkowych śmiesznych wątków Pudzianowej dramy to Nitro Zyniak postanowił całą sprawę skomentować, pisząc: Pudzian to przemądrzały nie zapraszam do dyskusji. No i okazało się, że te słowa dotarły do Pudzianowskiego, który odpowiedział mu na stories, nazywając pato youtuberem, denaturatem i deklarując, że jak go spotka, to go znokautuje gilem. A jeszcze jedno. Jakiś pato youtuber, denaturat tani, fioletowy, pod moim adresem używa słowa: jeżeli lubisz wszystko, co z tym słowem związane, to mogę ci użyczyć nogi od krzesła, której tydzień temu kukurydzę mieszałem. Będziesz wiedział, co z tym zrobić. Polska jest bardzo małym. Dobra, ja mam takie pytanie. To jest tylko i wyłącznie pytanie. Czy jeśli on mówi, użyłeś wobec słowa, wobec mnie słowa cel, chce mi pożyczyć jakąś nogę od stołu i mówi, że będę wiedział, co z tym zrobić, to on mi sugeruje, że mam mu to do dupy wsadzić, czy co? Znaczy, no pytanie, nie? Czy to ja mam tą nogę do dupy sobie wsadzić? Nie wiem. Krajem i możemy znaleźć się w tym samym miejscu, a będę miał katar. To jak smarknę, to cię znokautuję tym girem. To miłego dzionka. Generalnie Pudzianowski kiedyś miał mroczniejszy czas swojego życia i nawet trafił za kratki za pobicie. A pewnie orientujecie się, że w środowisku więziennym nazwanie kogoś czy frajerem to ogromna obelga. Ja bym się w sumie lekko obsrał, jakby Pudzian zadeklarował, że gdy mnie spotka, to znokautuje mnie gilem. A ja się niczego nie boję. Teraz porozmawiamy o MrBeastie. Nie boję się gila. Który stanął w obronie swojego przyjaciela z dzieciństwa, czyli Chrisa, który poddał się terapii hormonalnej i korekcie płci na kobietę. I ogłoszenie tej zmiany przyniosło gigantyczne kontrowersje. Pojawiły się głosy, że MrBeast powinien... Stary, tego nie spotkasz, on stoi o 5 rano, a ty wtedy chodzisz spać, nie przepniecie się. No i kurwa, i wszystko. Tak jak już powiedziałem zresztą, może to słowo nie było aktualnie najtrefniejsze, aczkolwiek mega mnie wkurwił, bo tak nie powinni robić. Odsunąć Chrisa od projektu, że rujnuje tym swój wizerunek i nie powinno się dawać dzieciom takiego przykładu. Jednak Jimmy od początku przy każdej możliwej okazji stawał w obronie Chrisa. Jednak od dłuższego czasu widać, że Chrisa jest mniej na odcinkach i w sumie to w ogóle na nich nie występuje. Nie wiadomo, czy to celowe odsunięcie od kanału i czy jest to chwilowe. W każdym razie aktualnie cały Twitter Chrisa jest w kontencie o LGBT czy korekcie płci. I wiadomo, mimo wielu osób, które to tolerują czy wspierają, jest również ogromna opozycja, również wśród innych twórców. I jednym z nich jest na przykład streamer Nick Merks, który najpierw podzielił się swoją opinią o osobach trans, mówiąc, że w sumie to nie istnieją.
Chris w odpowiedzi: ja chillując w krainie snów ze wszystkimi transpłciowymi osobami. Potem u Chrisa pojawiło się kolejne nagranie ze streamerem, jak ten sobie ciśnie bekę z zaimków. Ja za każdym razem, jak piszę na Twitterze. I akurat na ten wpis streamer postanowił bardzo mocno odpowiedzieć: powinieneś się wstydzić za zostawienie swojej żony i dziecka, aby bawić się w udawanie. Jednego dnia się obudzisz i zrozumiesz, co zrobiłeś. Oczywiście tweet zebrał ogromne zasięgi i poleciał wielkim echem po Twitterze. I pojawiła się odpowiedź od Chrisa. Masz w zwyczaju wrzucać śmieciowe opinie do sytuacji, o których nie masz pojęcia. Poza tym ty i twój przyjaciel macie inne rzeczy, o których prawdopodobnie powinniście porozmawiać, zamiast wymyślać fałszywe twierdzenia na mój temat. I dalej Chris podbija temat, że ziomek Nika ma zarzuty o wykorzystywanie seksualne. I tutaj jest akurat nawiązanie do doktora Disrespecta. Kiedyś jednego z największych streamerów na Twitchu z milionami obserwujących, który nagle znikąd i bez publicznego powodu został zbanowany z platformy. W ciągu ostatnich kilku dni pojawiła się informacja od byłego pracownika Twitcha, że doktor dostał bana za wypisywanie sprośnych wiadomości do dziecka i umawianie się z nim na spotkanie przez twitchowy komunikator. Wiadomo, to są poważne zarzuty. I Nick Merckx bronił w tej sytuacji doktora Disrespecta, zaznaczając, że dopóki mu się tego nie udowodni, to ludzie nie powinni lecieć z pochodniami. I'm as taken back as a lot of you guys are, okay? But the fact remains that these are some crazy accusations. Crazy. Until we know them as fact, until they've been proven with evidence, what are we talking about? What's anybody talking about? No dobra, on teraz na YouTubie streamuje ten doktor Disrespect, nie? No nie no, w k***a osób go ogląda. Kurwa stary, gra w jakąś gierkę, kurwa, gdzie jeździ na koniu i to kurwa banie, kurwa wyświetleń robi. Wracając do dramy, to w obronie Chrisa stanął Mr. Beast, odpowiadając na ten zarzut, że zostawił dziecko, żeby udawać kobietę. I napisał, że Chris zawsze jest ze swoim dzieckiem i nawet omija nagrywki, aby poświęcić mu więcej czasu. Syn się zawsze uśmiecha, nie wiem skąd wzięła się ta teoria. Oczywiście ogromna część ludzi od razu rzuciła się na Beasta, że ma ze swoimi zasięgami ogromne wpływy, a staje w jego obronie. Pojawiły się głosy na przykład, że dziecko zasługuje na dobry przykład ojca w życiu, a nie creepa udającego kobietę. Ale pojawiły się też głosy, że Jimmy jest świetnym przyjacielem, który staje w obronie swoich ludzi. Też pomijając, czy ktoś jest za korektą płci, czy nie, to Jimmy w sumie napisał tylko, że Chris spędza czas ze swoim dzieckiem i nie rozumie, skąd wzięła się teoria, że jest złym rodzicem. Do sprawy statement dodała też była żona Chrisa, która zaznaczyła, że są w świetnym momencie w życiu, a syn... A to oni się kurwa rozstali w takim razie, tak? No w sumie... No. Jest kochany przez dwójkę rodziców. Dalej napisała, że nie powinno się dzieciom wpajać przykład. A tak szczerze, to powinna pójść krok dalej i ona powinna teraz zrobić transformację w mężczyznę. I wtedy nadal mama by była tatą, a tata byłby mamą. To jest jakby w k***e popierdolone, nie? Ale wtedy te wzorce by się utrzymały, nie? Kładu, że jak się z kimś nie zgadzają, to powinny cisnąć tę osobę i jej rodzinę i wplątywać w to obce dzieci, rozsiewając fałszywe informacje o ich życiu. Czyli tutaj ewidentnie wbija też szpilkę w stronę streamera za to, że miesza do internetowej dramy obce czteroletnie dziecko. Jestem ciekaw, co wy o tym wszystkim sądzicie. Sekcja komentarzy jest wasza. Teraz pogadamy o ciekawej akcji Łatwoganga, bo stwierdził, że przebije polski rekord lajków na Instagramie, który aktualnie należy do Freeza i Versov. Czyli zdjęcie, jak urodziło im się dziecko i pod tym zdjęciem jest ponad milion polubień. Zdjęcie Freeza, Mai i Versov jest w tym momencie najbardziej lajkowanym zdjęciem w historii polskiego internetu i chcę je przebić zdjęciem mojej stopy. I Łatwo postanowił pobić ten rekord zdjęciem swojej stopy. Aktualnie ma tam już ponad milion polubień i jest bardzo blisko przebicia Freeza. Co ciekawe, to sam Freez też zboostował tę akcję. Trochę dziwny jest ten łatwoziomek. Jak chcecie się o nim więcej dowiedzieć, to ostatnio zawitał na podcaście Plotkar, gdzie m.in. opowiedział o swoich długach, problemach podatkowych, innych influencerach i swoim życiu sercowym. Czy masz aktualnie dziewczynę albo kogoś na oku? Tu gdzieś macie odcinek, a to na tyle. Subskrybujcie kanał, bo jesteśmy bardzo blisko 2 milionów i sprawdzajcie. Widziałem jakiś wycinek, jak on mówi, że w sumie nie płacił podatków, bo nie wiedział, że trzeba i mógł. A komornik pieniądze zabrał z konta i że teraz spłaca powolutku, ale że on nie ogarnia. Wiedza podatkowa przecież tego influencera, nie? Dobrze, że wiele z tych rzeczy się już przedawniło, nie? Ja czasami słyszałem teorie od różnych ludzi, jak należy coś rozliczać i tak dalej. Mówię, ja pierdolę, kurwa, chłopie. Mówię, kurwa, ty przez przypadek, kurwa, kręcisz VAT, kurwa, i nawet o tym nie wiesz. No, chłopie, kurwa, pralkę odpierdalały, kurwa. Nie wiedząc, co to znaczy. Żebyk ma 18 lat, nie ma co się dziwić. Nie no, bo to tak możesz w sumie o wszystkim powiedzieć, stary. Poza tym wiesz, księgowa kosztuje ile? 200 zł na miesiąc? Za takie podstawowe rzeczy, 5 faktur i trzymanie pitów? No ale w sumie powinni... Chociaż ja nie wiem, kurwa, ja współczuję każdej osobie, która sama jakby te rzeczy liczy i ten, to jest kurwa takie monotonne i... Nie, chyba lepiej mieć księgową, stary. Wiadomo, że full time to tylko w dużych firmach są księgowe, ale masz księgowe, które po prostu wysyłasz jej faktury, ona ci robi rozliczenie, pity i tak dalej. Przesadziłeś z tym 200 zł? Ile kosztuje stara księga? Ile kosztuje księgowa?
Rynkowe stawki prowadzenia księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej zawierają się zwykle w przedziale 50-200 zł miesięcznie, w zależności od wkładu pracy samego przedsiębiorcy. Więc no ja ci nie mówię, kurwa, że to ma być laska, która rozlicza Facebooka i jeszcze, kurwa, kręci VAT na Filipinach, tylko, no wiesz...